Łosoś teriyaki, kapusta pak choi. Pyszniak. Ścieram kawałek imbiru na surowego, tłuściutkiego łososia. Oprócz tego ścieram tutaj też ząbek czosnku. Kolejny składnik to sos teriyaki. Zamykam i wsadzam minimum na godzinę do lodówki. Najlepiej marynować przez całą noc. Zamarynowany łosoś jest już gotowy, żeby wrzucić go na rozgrzany ruszt. Skórą do dołu. Mam glazurę teriyaki, którą dodaję do marynaty, w której siedziała ryba. Glazura jest bardzo gęsta, więc smaruję rybę przy pomocy pędzelka. Pamiętajcie, żeby na siłę nie odrywać ryby od rusztu. Kiedy białko się zetnie, będzie można ruszyć rybę. Kapusta pak choi. Dodaję tutaj troszeczkę oliwy.